sprawy tego masztu do telefonii komórkowej, bo już tu kilkakrotnie ludzie to poruszali, czy w ogóle jest jakaś zmiana, czy coś ożyło w tym temacie, czy nie, bo naprawdę z tym zasięgiem to u nas jest katastrofa. I czy w ogóle jakaś firma podejmuje się pobudowania takiego masztu, czy nadal jest to temat nieruchomy? Zapytanie do firmy, kiedy zaczną budowę, nie mamy odpowiedzi na dzień dzisiejszy.